Przede wszystkim bardzo dziękujemy za zaproszenie. Jest to bardzo miło zrobić z Panem wywiad. Panie Krzysztofie, mam kilka pytań. Pierwsze z nich to jest takie, obchodzicie 30-lecie. Jest to piękny jubileusz. Gratulacje. I mam takie pytanie, jakie były początki Waszej obecności na rynku i jak powstał pomysł na taki handel? No, początki były bardzo proste, bo to był rok 1990. Ja wówczas pracowałem w Biurze Projektu Budownictwa Przemysłowego w Rzeszowie i między innymi robiliśmy projekty dla dawnego NRD. Projekty techniczne związane z mechaniką, bo jestem inżynierem mechanikiem. I to był rok, jak pewnie wszyscy pamiętają, połączenia Niemiec. I w momencie, kiedy doszło do połączenia Niemiec, to było 1 października i to się właśnie zbiegło z powstaniem firmy, to było wiadomo, że nasza myśl techniczna, czyli myśl techniczna polska dla NRD, czyli dla krajów postkomunistycznych, nie będzie miała wielkiego znaczenia. I wiedząc o tym, a będąc najmłodszym pracownikiem tego biura projektu, stwierdziłem, że jak będą zwolnienia, będą, to będę pierwszym, którego zwolnią. W związku z tym sam postanowiłem wziąć w swoje ręce, że tak powiem, przyszłość. No i zastanawiałem się tak naprawdę, gdzie, w którym biznesie zaistnieć, bo wiedziałem, że muszę już tak naprawdę własny biznes otworzyć. Było parę możliwości, między innymi elektrownie wiatrowe i być może gdyby to był obecny czas, to bym się na to pokusił, natomiast wówczas nie było uregulowań prawnych. Stwierdziłem po konsultacji z wieloma ludźmi, że ludzie zawsze jeść potrzebują i będą potrzebowali, w związku z tym jest to najpewniejszy biznes i taka była decyzja, otwarcie własnego sklepu, a potem wszystko się rozwijało. Obecny potencjał specjału budowaliście głównie przez rozwój organiczny, ale też nie brakowało udanych akwizycji. No i pytanie, które z nich były najważniejsze dla rozwoju pańskiego biznesu? Znaczy na pewno pierwsza akwizycja i pierwszą akwizycją, co prawda niezwiązaną z branżą spożywczą, ale dosyć taką istotną, był zakup Cezalu Rzeszowskiego, czyli Centrali Zaopatrzenia Lecznictwa w Rzeszowie. Jest to związane oczywiście z handlem, ale z handlem medycznym. Natomiast dlaczego istotna? Raz, że pierwsza, z drugiej strony związana z przetargiem z Ministerstwa Skarbu Państwa, a trzecia rzecz to dlatego, że bardzo opłacalna. Bardzo opłacalna. Okazało się, że zakupiliśmy przedsiębiorstwo, którego tak naprawdę nie chcieliśmy kupić, bo startowaliśmy tak naprawdę na próbę w tym przetargu, chcąc kupić sklepy WPHW, bo następny przetarg miał być sklepy WPHW, czyli Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego. To była sieć, dosyć duża sieć tutaj na Podkarpaciu i to chcieliśmy kupić. Niestety tego drugiego przetargu żeśmy nie wygrali, ale wygraliśmy pierwszy. No i dlatego też w portfolio firmy Grupy Kapitałowej Specjał cały czas funkcjonuje branża medyczna, Cezal Rzeszów, potem Cezal Śląski. I to był pierwszy taki przetarg, pierwszy zakup. Drugi zakup to na pewno była pierwsza hurtownia. Tą pierwszą hurtownią, którą żeśmy kupili, była firma Mazex w Tomaszowie Lubelskim. Powiem, też bardzo udane przedsięwzięcie z uwagi na to, że do tej pory jeszcze byli właściciele, nie wszyscy, ale niektórzy pracują, prowadzą tą hurtownię. W tym momencie oddział specjału, oddział dosyć rentowny, bardzo dobrze prowadzony, bardzo, bardzo fajni, zaangażowani pracownicy i menadżerowie. No i taka akwizycja to była akwizycja związana z zakupem całego pakietu od syndyka masy upadłości rabatu Detal. I to były tak naprawdę trzy rzeczy kupione. Pierwsza to duży magazyn w Pruszczu Gdańskim, około 15 tysięcy metrów kwadratowych i 3 hektary działki. W bardzo dobrym miejscu, bardzo blisko autostrady, około tam 300 metrów od autostrady. W tym pakiecie były także
3 sklepy wielkopowierzchniowe, dotychczas działające, 2 w Gdańsku, 1 w Żukowie koło Gdańska i trzecia, myślę, że to było to, o co nam chodziło, to właśnie zakup sieci franszyzowej obecnie Livio i też uważam, że bardzo, bardzo dobry zakup, bardzo drogi. Wówczas część ludzi dziwiła się, że w tym przetargu wydaliśmy ponad 21 milionów złotych za te części, natomiast w efekcie uważam, że to był bardzo przemyślany i dobry zakup, który tak naprawdę doprowadził do tego, że Grupa Kapitałowa Specjał bardzo dynamicznie zaczęła się rozwijać. No tak, zresztą teraz obroty Grupy Livio, sieci sklepów, no są bardzo duże, ponad 1,6 miliarda. Dokładnie tak. Proszę przypomnieć naszym czytelnikom, jak wygląda aktualny potencjał Grupy Specjał, czyli szczególnie części dystrybucyjnej i handlowej FMCG. No w zasadzie to już to pytanie nawiązuje do poprzedniej pana wypowiedzi. Chociaż jeszcze chyba nie wszystkie sieci zostały wymienione. Dokładnie. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o tą część hurtową, no to mamy 18 oddziałów w Polsce. Natomiast to cały czas rośnie, bo cały czas zwiększamy ilość sklepów, zwiększamy ilość naszych oddziałów. To jest ta część. Druga część, bardzo ważna, to są 3 sieci franszyzowe. Zaczęliśmy ponad 20, chyba 5 lat temu zaczęliśmy z siecią nasz sklep. Później kupiliśmy sieć Livio i 2 lata temu kupiliśmy większościowy pakiet udziałów w sieci Rabat Detal. Także w naszym portfolio są 3 sieci franszyzowe, bardzo dobrze rozwijające się, bardzo dynamiczne, zwiększające ilość sklepów, ale także przede wszystkim zwiększające wolumen obrotowy. To jest bardzo ważne, bo jednak w współpracy hurtu i detalu, bardzo dobra współpraca z detalem, a temu ma to służyć i bardzo, że tak powiem, lojalny detal, dobrze poprowadzony, jest to ta część, która no, powoduje, że cała ta nasza inwestycja, cały rozwój ma sens długoterminowy. Mamy też sklepy własne i w tym momencie jest około 58 sklepów własnych. Te sklepy własne wchodzą sklepy, od których się zaczynało tak naprawdę cały ten biznes, czyli funkcjonujące jest już prawie 30 lat, ale także sklepy, które w międzyczasie w wyniku różnych akwizycji były przyłączane do naszych sieci. Ostatnią akwizycją większą był zakup 100% udziałów sieci Alligator na Dolnym Śląsku, na Górnym i Dolnym Śląsku. Sieć tą teraz reorganizujemy, naprawiamy bardzo mocno. No i mam nadzieję, że to będzie też jeden z naszych bardzo udanych zakupów. Czyli cały czas... Cały czas rozwój, jeżeli chodzi o sieci franszyzowe. Mamy w tym momencie ponad 9200 sklepów w sieci franszyzowych i ponad tam 11 miliardów obrotów w sieciach franszyzowych. Natomiast jeżeli chodzi o obrót części hurtowej, to zbliżamy się do 2 miliardów obrotów. A ten pierwszy sklep, o którym pan wspominał, który został złożony, on ciągle... Pierwszy sklep niestety nie funkcjonuje, jest to pierwszy sklep w moim domu. Także zrezygnowałem po pewnym czasie, ale to nawet nie dlatego, że on nie funkcjonował, tylko dlatego, że obok tego sklepu wybudowało się centrum handlowe i wiadomo, że nie byłem w stanie konkurować z dużym centrum handlowym, z dużymi sklepami spożywczymi, mając sklep o powierzchni chyba 12 metrów kwadratowych. I od tego się zaczęło. Od tego się zaczęło.